Tutaj można zobaczyć, jak wygląda budowa. Nie tak jak na przykład w tej Warszawie, jak to wygląda. Tutaj na ulicy sobie robotniki zbudowali ten toalet. Oni tutaj mieszkają, zobaczcie. Ja pamiętam, jak wygląda budowa na przykład w Polsce. To tam jakoś wszystko nowe. Tu wszystko jest nowe. Ale tutaj ja nie buduję na przykład 3 lata ten budynek. Oni tutaj mieszkają w tych blokach, ili jak to tam powiedzieć. I budują. I ten budynek za 2,5 lata już będzie gotowy. Szybko buduję. I bardzo dużo przyjeżdżają z innych miast, żeby tutaj zarobić. Bo jak wszędzie, tak i w Ukrainie, żeby jeżeli chcesz trochę więcej zarobić, musisz z małego miasta albo ze wsi przyjechać do dużego miasta, gdzie jest praca i można trochę więcej zarobić. Nie, na wsi też można zarobić, ale w 3 razy mniej, niż w dużych miastach. I to jest różnica, nawet budowa wygląda inaczej. Inaczej. Ten parkan jest stary, ale ten buduje budynek taki sam jak ten. I oni będą jednakowo wyglądać. Tutaj jest wszystko nowe, wszystko fajnie. A tutaj jest tak jak jest. Taka jest budowa. Jak budowa, ale tam ten toalet, biotoalet stoi. Tutaj za 1 m2 500 albo 600 dolarów chcą. Nie tak za dużo, można za 25 kupić sobie fajne mieszkanie. A tam już może za 500 metrów. Tak ludzie sobie żyją tutaj. To trochę mają z tych zwierząt swoich domaśnych. Tu można coś posadzić. I tak to wygląda. Rozumiem, że nie za bardzo mówię po polsku. Już wszystko zapomniałem, jak tam. Jak to, nie pamiętam dużo słów. I tak. Niestety, muszę zawsze praktykować i dlatego wracam na swój kanał, bo nie miałem czasu, żeby coś tam nagrywać, ale teraz już jest trochę wolny czas i będę nagrywał. Mi bardzo się nie podoba, jak tutaj wyrzucają śmieci. Tak, jest ten kosz dla plastikowych butelek, ale niestety każdy wyrzucuje tam, gdzie on chce to zrobić. I tak to wygląda, niestety. Tutaj na przykład jest gaz, zobaczcie. Muszę być, że wszystko tak piękno, po nowemu zrobione, parkan być, ale zrobione jak jest i za to się biorą bardzo dużo pieniędzy. A tam jest majdanek, ili jak to tam, tam gdzie budują, i zobaczcie, jak to tam wygląda. I przeważnie nie każda tak budowa wygląda, ale tutaj jest tak. Mi się tak wydaje, że ten teren jest nie dla budowy, a dla śmieci. U nas dużo stoją drogich samochodów, ale swoje drogie samochody tutaj jest, nie wiadomo co jest. Śmieci i tamto budowa. Zaraz pokażę wam, jak to tam wygląda. W przyszłości ktoś mi tam mówił, że muszą tu budować, ale na razie tutaj tylko przywozą śmieci. I to śmieci zawsze lata i to tak tu z boku wygląda. Żach, ужас. Teraz jestem blisko budowy. Zobaczcie, u nas też budują. Już zaczęli budować takie budynki, jakich bardzo dużo w Polsce.
są. I, ale przeważnie nas budują takie wielkie budynki na 9-10 pięter. I no, zobaczymy, ale mi się bardzo się podoba, jak było na przykład tak w Warszawie, te budynki z takimi wielkimi balkonami, terasami. To jest taki budynek bardzo схожy na to, co budują w Polsce. Tam też budują jeszcze jeden budynek, tam budują budynek, obok tego budynku jeszcze jeden, a tam już jest morze. Ja nie wiem, jak to będzie po polsku, ale zawsze obok terenu budownictwa czy budowy zawsze jest pród śmieci. I tak to wygląda. I nie wiadomo, kiedy to będzie inaczej. Zobaczcie, tam śmieci, tam leży. A tam już nowe budynki i bardzo fajnie to wygląda. Ile kosztuje tutaj mieszkanie? Na przykład tutaj mieszkanie widziałem w internecie. Sprzedałem jedne pokojowe mieszkanie gdzieś do 40 metrów kwadratowych. Będzie kosztować 26-30 tysięcy dolarów. I to jest taka cena. I tam zobaczcie, tutaj na przykład kupujesz mieszkanie, a tam już morze. Super, good. Zobaczcie, tam budynek, a ten budynek wygląda. Jeżeli na przykład tutaj mieszkasz, to z widokiem na morze. Tam już morze jest. I w takich miejscach ja mieszkam. Bardzo fajnym latem, super. Ale kiedy budują, śmieci bardzo tu są. Zobaczcie, tak, jeszcze tam jeszcze jeden budują i tam już morze. Super! Piszcie w komentarzach. Czy się podoba, jaki tutaj jest teren, jak blisko jest do morza. A kiedy pobudują ten budynek, za tym jeszcze będzie jeszcze jeden budynek i tam już morze. A za tym budynkiem będą budynki takie po 5 pięter, bo więcej już nie wolno budować, bo tam jest ziemia nie dla takich wielkich budynków. Tak, już chcę pokazać wam z drugiej strony. Zobaczcie, byłem tam, pokazałem tamten budynek, tą budowę, tam jeszcze jedna budowa, tam mi się tak wydaje, taki będzie bukwą P budynek. I tam będzie okolica, to okolica miasta, tam będzie już za tym budynkiem, już nie będzie budynków i zobaczcie, tam już jest morze. Słuchajcie, bardzo fajnie lubię to miejsce, jak tutaj mieszkam, bardzo fajnie. Ale jeżeli, вот na przykład tam dalej jest budynki stare i kiedy zobaczcie, jak to ten budynek wygląda, jak tam klatki wyglądają, bardzo to żachliwe, jak to tam po prostu. I tutaj jest taki kawałek ziemi, tutaj jest miasto, tam dalej jest morze. I tutaj zawsze wyrzucają śmieci, bardzo jest takie nie za dużo. Tu przyjeżdżają różni ludzie na samochodach, żeby popatrzeć na widok na morze. I ten jest taki, i zobaczcie, to na samochód z Niemiec, na tych na blachach niemieckich. I u nas bardzo teraz jest dużo samochodów, które przywożą z Polski, z Litwy, z Niemiec i z Ameryki. Chcę też pokazać, jaki tutaj jest widok. I tam ten budynek, który tam był, byłem tam, pokazywałem wam tam, a teraz jest tutaj. Zobaczcie, jak super jest. Wow, зашибись. Вода jest taka czysta. Super. Bardzo fajnie. Bardzo lubię to miejsce. Jak to tam? Na spacer wychodzisz tutaj wieczorem. Ale teraz jest jeszcze tak nie bardzo ciepło. Jest plus 8. Ale wkrótce będzie
więcej, temperatura i będzie jeść super. Można chodzić sobie na morze, kąpić się.